Siemano, witam Was w kolejnym odcinku. Pogoda, jak widzicie, brak śniegu. Towarzyszą nam wieczorami oraz w nocy lekkie przymrozki, a w dzień odpuszcza. Nie jest zimno, jakiś plus minus, nie wiem, tam w granicy 4 stopnie. No i dzisiaj odcinek będzie z czego? No zobaczycie zaraz, bo po prostu mnie już krew zalewa to, co się dzieje z tym naszym całym narodem. Czerwona rakieta, sprawdzamy olej, paliwo. O, mamy minimum, trzeba dolać oliwy. Dodatkowo paliwo zaraz sprawdzimy, puch jest już zaczepiony. O tak, jedziemy dzisiaj orać tym oto sprzętem, a raczej wyorać bruzdę, bo ludzie mają po prostu już nie tak w głowie, mają drogę, a jeżdżą po polu. Dolewamy oliwkę i będziemy zaraz wyruszać. Jest rybka. Jest rybka. Możemy próbować odpalać Perkinsa. Standardowo trzeba podgrzać świecę. Oleum 3/4. I dobra, jak na Perkinsa, fajnie odpalił, a dlatego, że nie ma mrozu. Kto ma takiego Ursusa, bo Perkinsa, to wie, że mają problem z odpaleniem, jeżeli jest minus. Ale to nie oznacza, że nie odpala. To była rakieta kiedyś, kurde, 12 ton brat przyczepę bez hamulców ciągał. Gdzie te czasy? Dzisiaj wszyscy mówią, że im traktor za słaby i mocy brakuje oraz pociągu. Lecimy i za chwilę coś pogadam. Nie wiem, czy będę odkręcał pierwszy korpus jedną z kibą motora. No bo tak nie może być. Boże, my siejemy, staramy się, a jakiś idiota, za przeproszeniem, gdyby jeszcze płoto było na drodze, a ja wam tam pokażę, tam są płyty na drodze, płyty drogowe, i zamiast po płytach jechać, to jeżdżą po polu. To szczyt kretynizmu i debilizmu. Wyruszamy najlepszą maszyną, z której dawno nie upalałem. Jak to się mówi, ogień! Mały, ale wariat. A przy okazji tak wyglądają jęczmienie po tych mrozach i po zejściu śniegu. Na razie fajnie to wygląda. Trochę go mróz poskromił, położyło się wszystko.
przybiło do ziemi. Na chwilę obecną jest wszystko pod kontrolą. Oby tak dalej. Mam nadzieję, że już żadna bestia nie przyjdzie i po prostu nam tego już nie zabierze. Dobra, nie przedłużam i widzimy się gdzieś na gospodarstwie. No i przy orytce oruni, jakby nie było. Nawet jedno z kibą, ale to jest orka. Orka na terenie kamienistym bez zabezpieczeń. No i dobra, drogie mordeczki, tutaj mam zestaw kluczy, nie pamiętam czy to jest klucz numer 30 czy 32. 30. Będzie poczciwa 30. Czyli tutaj mamy korbę na przedłużkę do podtrzymania i taki dłuższy klucz do kręcenia, żeby to odkręcić, bo jest mokro i może ferdek nie dać rady wyorać głębokiej bruzdy, no i po prostu na dwie skiby dużo sobie zniszczymy też tego pola. Dobra, jak nie tak, to tak. Dobra, no czego ty tutaj się upierasz ze mną? Odkręcamy i jedziemy na pole zrobić porządek z niechlujami, którzy mają w nosie czyjąś pracę. Przestawimy go na wario i
będzie grała muzyka. Dobra, jedna poszła. Aby tylko na koniec nie było żadnej przygody, że gdzieś śruba będzie zapieczona tak, że nie będzie szło odkręcić. Wszystko w normach, w luzach dokręcone. Cyk. I kolejna sztuka. No, wyłaź. I patrzcie, jakie to jest uparte, nie chce wyjść. Dobra, mniejsza z tym na razie. Tym zajmiemy się, jak odkręcimy po prostu tą śrubę. O! I teraz korpusik nam spada. Zaraz się cały wywróci. I będzie taka Ameryka. Trzy, dwa. Kuwa. Spadło. Dobra. Klucze do środka na razie. Ten korpus niech tu zostanie. Zaraz przyjedziemy i go z powrotem po wyoraniu na zwyczajnym świecie założymy. Od razu kółeczko, śmyk do góry, ile się da. Nie w tą stronę, Szoko. Dobra. Dobra, zamykamy i fruniemy. O, nie wyjedziemy? Niemożliwe. Jak polepszyć skręt w takim traktorku? Rozblokować hamulce! Jesteśmy na miejscu. Zaraz wam coś pokażę. Ostatnimi razy, jak jechałem ładowarką, gospodarstwa na gospodarstwo, to zobaczcie, widłami wyryłem otwór, może nie jest jakiś głęboki, oni to rozjeździli, przysypali i sobie jeżdżą barany dalej w najlepsze. No i po prostu jest dosyć tego. To nie chodzi o to, że to jest jakaś bardzo duża strata, ale po pierwsze, rolnicy chcą mieć ładne pola, starają się o to, żeby to wyglądało, miało ręce i nogi, bo my z tego mamy pieniądze. Ale nie rozumiem jednej rzeczy, jeżeli jest droga, zobaczcie, utwardzana droga i jej stan wcale nie jest jakiś tragiczny. No wiadomo, jak się jedzie, są tąpnięcia, ale czy to jest powód, żeby szkurcze jeździć komuś po własności, po polu, niszczyć żywność? To jest po prostu jak dla mnie jakaś osoba robiąca to na przekór. Jeżeli cię kurwa złapie, to ci z nogi z dupy powyrywam, za przeproszeniem. Tutaj na wizji przy wszystkich. Widać, to jeździ jakiś jeden samochód, góra dwa, bo są dwa różne ślady, albo jakiś, za przeproszeniem, przygłup, który ma każde koło inne ubrane w inną oponę. Dobra, to co, do dzieła, wyorywujemy.
płytę trafiliśmy. Albo kamienia dużego. Trzeba się przestawić. A raczej kamień jakiś. Lemy jest zagięty. Albo i płyta. Nie ma kurwa jeżdżenia. Mamy wyryte i myślę, że to już zniechęci po prostu tego człowieka, który to po prostu zniszczył. No może być, że ta płyta tutaj lekko wystawała, ale nie sądzę, bo tu się kończy płyta i tutaj dotąd się kończy płyta. Może jakiś drut wystający z płyty, cholera wie. No i dobra, jeszcze tutaj ewentualnie z przodu wyryję, bo może się jeszcze gamoń pokusi, żeby wjeżdżać tutaj, gdzie jest błoto. Aj. Ale pijana bruzda, ja pierdzielę. Najwyżej ewentualnie ją poprawimy zaraz. Poprawiłem drugi raz. Jedziemy zaczepiać korpus. Tak to się prezentuje. Troszkę podrównałem. Tutaj znowu zahaczyłem. Jakiś kamień musi leżeć koło płyty. I lem już go łapie i fertek po prostu. No niestety, ale staje. Tak wygląda od tyłu. Kurde, tylko takiemu osobnikowi brony wyłożyć do góry nogami i niech sobie jeździ jak chce. Ale mam ciśnienie, ale ja jak ja, ale brat to ma takie ciśnienie, że ho ho ho, mówię wam. A po zakończonej misji musimy zamontować z powrotem przedni korpus, żeby gdzieś czasem nóg nie dostał.
i dobra, wszystko zakręcone. Akcja, operacja zakończona. Za chwilę zgasimy maszynę. A ja aktualnie lecę do auto. A ja aktualnie lecę po auto do mechanika, bo trochę trzeba było tam w A4 powymieniać. Audiolo odebrane. Była do wymiany miska olejowa i przy okazji, jak miska, to ten wałeczek od imbus, od zasilania pompy, go się wymienia, tam chyba ASO podaje co 100 tysięcy. Zobaczcie, już druga wymiana wałeczka, mógłby jeszcze pochodzić, ale jak miska była już ściągana, to warto wymienić, bo to nie jest duży koszt, wałeczek tam 20-40 zł kosztuje, a może narobić nam sporych kosztów, jeżeli się imbus obróci, wtedy cała pompa musi iść do regeneracji, całe te łoże wpustowe musi być zregenerowane. No i wymiana oleju oczywiście. Teraz sobie staniemy na prostym, sprawdzimy olej, czy trzeba dolać. Na prostym staniemy tutaj, gdzie zawsze pumą stacjonuje. A teraz tak, co do pytań tam odnośnie, na maila mam kilka pytań i też w komentarzach zauważyłem, że dużo osób się pyta, czy kupiłem to auto, jak byłem w sobotę ostatnio, czyli 23, tak, kupiłem auto, ale na razie nim nie jeździmy, ponieważ auto jest kupione z zagranicy i przez tą całą pandemię biurokracja w Wydziale Komunikacji jest po prostu na etapie w naszym mieście dopiero na rozpatrywaniu wniosków w połowie grudnia, więc myślę, że nie prędzej niż te dokładnie 3 tygodnie nie będę miał próbnej rejestracji, znaczy się, no, tablic oraz miękkiego dowodu. Dokumenty wszystkie złożone w poniedziałek, no i czekamy, zobaczymy jak to będzie. Jakie auto? Nie wiem, nie mam jakiegoś takiego zamiaru się prywatnymi rzeczami chwalić. One po prostu wyjdą po prostu same z siebie z czasem. Wyjdą z czasem, będzie jakaś prezentacja, czy masz tego samochodu? Myślę, że nie. Ewentualnie jakiś film nieraz rodzinny powstaje, to wtedy może kilka słów się powie, a na chwilę obecną takiego szczegółowego filmu chwalenia się samochodem, że kupiło się samochód, myślę, że po prostu nie jest to na miejscu. Jest to kanał rolniczy, a prywatne sprawy z czasem po prostu też ujrzą światło dzienne w waszym kierunku. Na dzisiaj to tyle, o, tutaj jest wyorana bruzda. Ładnie widać. Trzymajcie się, do usłyszenia, na razie, cześć. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.